Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Na kolejnym spotkaniu witam w ramach naszego Uniwersytetu Otwartego. Witam pana Adama Raszewskiego, doktoranta Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan Adam jest doktorantem w zakresie nauk politycznych, stypendystą programu CEPUS, uczestnikiem seminariów naukowych w Austrii, Francji, Słowacji, Czechach. No i długo można by jeszcze mówić. Myślę, że przy okazji wykładu jeszcze coś na ten temat wspomni o swoich doświadczeniach. Dzisiaj spotykamy się, bo temat, z którym pan przyjechał, nie jest jedynym, który ma w zakresie, który przygotowywał na zajęcia uniwersyteckie, bo jeździ po Polsce i stara się zainteresować seniorów różnego rodzaju tematami. Dzisiaj opowie nam o tym, jak nas widzą cudzoziemcy. Polska współczesna oczami cudzoziemców. Ja tradycyjnie puszczę listę z prośbą o wpis. Dzięki temu mogę Państwu przypominać o zajęciach, wysyłając SMS-y albo nawet dzwoniąc. Zależy mi na tym, żebyśmy jak najliczniej korzystali z tych zajęć. Wczoraj był 13 grudnia, mieliśmy tutaj koncert, był projekcję filmów dla młodych, żeby przypomnieć im o tej dacie dość ważnej, 35 lat temu, wprowadzenie stanu wojennego. I na tą okoliczność mamy też wystawę Solidarności, przygotowaną tutaj we foyer. Jeżeli Państwo chcieliby coś na temat tej wystawy więcej, są foldery przygotowane, można je sobie wziąć ze sobą. Pan Andrzej Słomiński jest autorem tej wystawy, mąż pani doktor, pani Danusi. Co do następnych zajęć, to tylko powiem, że 11 stycznia teraz się spotkamy, ale jak zakończę pan Adam wykład, to coś więcej na ten temat jeszcze powiem. A teraz przekazuję mikrofon i życzę znowu miłego odbioru. Dzień dobry Państwu, dziękuję Panie Dyrektorze za zaproszenie. Bardzo mi miło przyjechać do Radzymina. Jest to moja pierwsza wizyta, myślę, że nie ostatnia. Dużo miłych wrażeń na początek i cieszę się także z Państwa obecności, za którą również serdecznie dziękuję. Cieszę się, że Państwo mimo niesprzyjającej aury zdecydowali się przyjść tu dzisiaj, by wspólnie zastanowić się, wspólnie snuć refleksję na temat tego, co nam najdroższe, na temat Polski. Mój dzisiejszy wykład, jak nas widzą, obraz Polaków w oczach cudzoziemców. Proszę Państwa, może będę się posiłkował prezentacją. Pokrótce plan wystąpienia, wstęp, który pozwoli określić perspektywę, z której będę miał, którą sobie przyjąłem jako punkt wyjścia do analizy, obraz Polski i Polaków w epoce renesansu. Postanowiłem sięgnąć do trzech epok, renesansu, baroku oraz czasów oświecenia. Pominąłem okres romantyzmu, ponieważ ten czas w historii kultury polskiej jest ogólnie dobrze znany ze względu na koncepcję Polski jako Chrystusa narodów, mesjanizmu, polskiego Winkelrida narodów. To Państwo wiedzą, dlatego zależało mi na tym, by sięgnąć do czegoś mniej popularnego, a również inspirującego i również mówiącego wiele na temat tego, jak cudzoziemcy postrzegali nas w różnych okresach naszych dziejów. A zatem te trzy wielkie epoki w kulturze oraz bardziej współczesna refleksja, spojrzenie na aktualny wizerunek rodaków. Tu znowu bardzo szerokie zagadnienie, którego nie sposób wyczerpać w przeciągu naszego spotkania, dlatego postanowiłem skupić się na wyobrażeniach Polaków, jakie dominują we współczesnej emigracji. A dla niej reprezentatywną jest emigracja Polaków na Wyspach Brytyjskich. Dlatego też taka koncepcja, taka formuła. I proszę Państwa, będę także
korzystał z materiałów wideo. Przygotowałem dla Państwa 3 filmiki, które mam nadzieję, że obarwią to moje wystąpienie i sprawią, że będzie ono bardziej plastyczne. Jeżeli Państwo po zakończeniu naszego spotkania będą mieli pytania, będą sobie życzyli Państwo, żeby coś uzupełnić, dodać, skomentować, to oczywiście zapraszam. Proszę Państwa, wyjdę od stanowiska Voltaire'a, francuskiego historyka, filozofa doby oświecenia, który w komentarzu do pierwszego rozbioru Polski stwierdził, iż jeden Polak to istny czar, dwóch Polaków to awantura, natomiast trzech Polaków, och, to już jest polski problem. I w tej krótkiej sekwencji, proszę Państwa, wyłania mi się nam pewna paleta cech i charakteru narodowego. Widzimy, iż często Polacy między sobą przyjmują stanowiska polemiczne. Nawet mówi się, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. A zatem postawmy pytania. Jakie cechy dominują w obrazie Polski za granicą? Czy staropolska fantazja i gościnność rozsławiona w literaturze sarmackiej, Jana Chryzostoma Paska, Wespazjana Kochowskiego, Wacława Potockiego? Czy skłonność do anarchii i swarów opisywana przez Sienkiewicza w Potopie? Czy może odwaga, żołnierska wierność, ideowość, zdolność do poświęcenia w imię sprawy? Po bitwie w wąwozie Somosierra w 1808 roku Napoleon Bonaparte mówił wszakże: dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę Państwa, wizerunek Polski w oczach cudzoziemców jest w dużej mierze następstwem specyfiki polskiej duszy. Rodzima tożsamość kształtuje się od początku państwowości polskiej wraz z uformowaniem się pewnych zrębów państwowości polskiej, a w pełni w momencie, gdy przyjęliśmy chrześcijaństwo. Bo to ono wprowadziło w nas w krąg uniwersalnej kultury europejskiej. Staliśmy się wówczas otwarci na etykę chrześcijańską, na kanon piękna, na to, co w sensie kulturowym chrześcijaństwo niosło ze sobą. W ujęciu może nieco bardziej akademickim, profesor Paweł Boski mówi tu ciekawą rzecz. Profesor Paweł Boski jest psychologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazuje on, iż podstawowym budulcem tożsamości narodowej są symbole kulturowe. Symbole kulturowe, które z jednej strony mają charakter współczesny, jak i istotne są te dawne symbole, ale wciąż oddziałujące na współczesność, na naszą tożsamość, na świadomość. Jakie symbole w przypadku Polski warto by wyróżnić? Tutaj Państwo je widzą wyszczególnione fioletowym kolorem. Jasna góra, polski mesjanizm, melancholijna muzyka Chopina opisująca trudne do wyrażenia aspekty rodzimej duszy. Wesele, Pan Tadeusz, człowiek z marmuru. Te symbole, te kategorie nie tylko przywołują pewne skojarzenia z dziedzictwem kraju ojczystego, wyrażają emocje, pozwalają nam się identyfikować, ale również stanowią pewne wartości w mniejszym stopniu zrozumiałe czy w ogóle niezrozumiałe dla tych, którzy nie urodzili się nad Wisłą. Proszę Państwa, tradycją polskości jest pełne uczestnictwo w dziedzictwie europejskim, a zatem w tradycji filozofii greckiej, prawa rzymskiego oraz etyki chrześcijańskiej. O tym, jak ważne było uczestnictwo w kulturze tradycji chrześcijańskiej, to włączenie w krąg kultury narodów schrystianizowanych, świadczy przykład Wielkiego Księstwa Litewskiego, o którym pamiętamy, że w czasie bitwy pod Grunwaldem niektórzy żołnierze zakonni podkreślali, iż Polska nie powinna wespół z poganami z Wielkiego Księstwa Litewskiego stawać przeciwko rycerzom chrześcijańskim. A zatem już wówczas mieliśmy ewidentny dowód tego, iż przyjęcie chrztu zmienia całkowicie optykę, kształtuje obraz kraju na arenie międzynarodowej. Proszę Państwa, za kluczowy moment, od którego możemy mówić w moim przekonaniu o pewnym w miarę spójnym wizerunku Polski wśród innych narodów, uważam
czasy Władysława Łokietka, więc tego władcy z początku XIV wieku, który wówczas podjął się dzieła rekonstrukcji państwa polskiego zjednoczonego po okresie rozbicia dzielnicowego. Wówczas dla potomnych miało to doniosłe znaczenie, wyrażane symbolicznie, alegorycznie poprzez nawiązanie do legendy o tym, iż państwo polskie po okresie podziału na księstwa zrośnie się w podobny sposób jak członki biskupa Stanisława, który został męczennikiem za wiarę i w pewien podobny sposób dokona się restauracja państwa ukończona właśnie przez koronację Władysława Łokietka w 1320 roku. Natomiast pewna całościowa wizja, pierwszą epoką, w której możemy o niej mówić, jest renesans, ze względu na to, że przybrał on charakter pewnego takiego spojrzenia akcentującego w sposób... akcentującego w sposób silny rolę jednostki. Jednak średniowiecze było silnie teocentryczne, średniowiecze stawiało sprawy wiary w centrum zainteresowania. Artyści, to było bardzo dobrze widoczne poprzez fakt, iż artyści często nie podpisywali swoich dzieł, ponieważ to nie ich zasługą miało być namalowanie obrazu, wykonanie rzeźby, tylko ad majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Pana. Natomiast, proszę Państwa, w renesansie słów parę na ten temat. Renesans to przede wszystkim, Państwo wiedzą, ale pozwolę sobie przypomnieć, żebyśmy mieli tę atmosferę epoki, humanizm, antropocentryzm, zainteresowanie czasami starożytnymi, przy czym ta miłość do antyku nie była odkryciem czasów starożytnych, ponieważ w średniowieczu dziedzictwo kultury klasycznej było podtrzymywane i czynili to chociażby Arabowie. Natomiast wówczas kultura antyczna wróciła jako pewna spójna, całościowa inspiracja, która motywowała do tego, ażeby budować wzorzec człowieka na podstawie tradycji spuścizny antycznej. Jakie wartości były istotne dla człowieka doby renesansu? No przede wszystkim kultura miała charakter parenetyczny, była pewnym wzorcem, do którego należało dążyć. Literatura miała budować wznoszący charakter tejże literatury, sztuki, kultury. Nie zainteresowanie tym, co przyziemne, ale właśnie poszukiwanie inspiracji wysoko w tym, co najważniejsze dla człowieka, i grecki wzorzec paidei, wychowania, formowania człowieka w oparciu o świadomą koegzystencję dobra, prawdy, piękna. Te wszystkie czynniki razem funkcjonowały. W Rzeczypospolitej mieliśmy specyficzny na tle Europy model ustrojowy, ponieważ tak jak na Zachodzie w XVI wieku formowały się państwa przybierające coraz silniej ustrój absolutny, w Polsce szlachta obawiała się absolutum dominium, kolejne przywileje szlacheckie ograniczały władzę króla, arystokracja i szlachta dominowały. Na Zachodzie rodziło się mieszczaństwo, w Polsce mieliśmy z kolei postępującą władzę stanu szlacheckiego, który z wolna coraz bardziej alienował się od reszty społeczeństwa, mimo że był liczny jak na standardy europejskie, ponieważ w Polsce szlachta liczyła 10%. Ona była narodem, a więc jeżeli w renesansie twórcy mówili o narodzie polskim, to oczywiście mieli na myśli naród szlachecki. We Francji naród szlachecki liczył 1%, a rządził całym społeczeństwem. I proszę Państwa, w odniesieniu... Przepraszam, jest niski poziom baterii, gdybyśmy mogli podłączyć zasilanie. Proszę Państwa, w odniesieniu do kultury renesansu będę posiłkował się artykułem profesora Mirosława Sadowskiego, tego pana widzą Państwo na zdjęciu, artykuł pod tytułem Polska i Polacy doby renesansu,
Artykuł ten, z którego czerpałem, został opublikowany w 2011 roku w rocznikach Uniwersytetu w Dublinie. Proszę Państwa, spróbujmy wyobrazić sobie czasy odrodzenia. W Polsce to XV-XVI wiek przede wszystkim. Polska jest wówczas krajem wielokulturowym. Ta wielokulturowość w dawnej Rzeczypospolitej stanowi bardzo istotny komponent. Wiele narodów, 6 języków oficjalnych i aż do końca ta tradycja państwa złożonego z wielu mniejszości etnicznych, równoprawnych i mających odrębność ustrojową, prawną, kulturową, bardzo silnie wpisywała się w tożsamość pierwszej Rzeczypospolitej. I w jaki sposób w czasach odrodzenia patrzono na Rzeczpospolitą? No, godzi się odwołać do wybitnego francuskiego teoretyka absolutyzmu monarszego Jeana Bodena, który podkreślał bardzo korzystne warunki dla życia społeczności żydowskiej w naszym kraju. I tutaj w kontekście częstych i pojawiających się oskarżeń naszych rodaków o antysemityzm, o próby rewizji ze strony państwa niemieckiego, próby rewizji polityki historycznej, warto byśmy o tym pamiętali, że dwukrotnie w ciągu roku w pierwszej Rzeczypospolitej Żydzi mieli prawo wysyłania delegatów do Sejmu Czterech Ziem, będącego odrębnym parlamentem społeczności żydowskiej. Później w XVII wieku wybitny historyk żydowski Nathan Hanover określi Rzeczpospolitą nawet mianem Paradisus Judeorum, a więc raju żydowskiego. W Rzeczypospolitej tamtych czasów obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali do Polski, podkreślali znakomitą znajomość łaciny, będącej językiem ówczesnej inteligencji. Proszę Państwa, Jacques de Thou, którego Państwo widzą, francuski pisarz, o nim parę słów, bo on kreśli ciekawe świadectwo, opisywał poselstwo polskie do Henryka Walezego. Wspominał, iż z licznego grona Polaków, którzy wjechali do stolicy, nie było takiego, który by po łacinie doskonale nie mówił. Zresztą warto pamiętać, iż Zygmunt Stary ze swoją małżonką Boną najczęściej rozmawiali właśnie po łacinie. Kolejna interesująca postać, nieproporcjonalnie znana w stosunku do zasług, wybitny flamandzki filozof, filolog klasyczny, Justus Lipsius. Postać, która wniosła ogromny wkład w rozwój nauki na temat starożytnego Rzymu. Na temat Polaków pisał on do swych rodaków tak. Między tymi przebywasz ludźmi, którzy niegdyś barbarzyńskim byli narodem. Dzisiaj my przy nich barbarzyńcami jesteśmy. Oni wygnane i pogardzane z Grecji i Lacjum, muzy w chętne i gościnne u siebie przyjęli ramiona. Proszę Państwa, poziom wykształcenia w XVI wieku Polaków był naprawdę optymistyczny i naprawdę mógł budzić zdumienie cudzoziemców. Proszę sobie wyobrazić, iż wówczas bardzo istotną rolę, bardzo szeroko interesowano się dziełami antycznymi. Dość powiedzieć, iż dysponujemy świadectwami, które wskazują, że przepisany ręcznie egzemplarz dzieła Cycerona kosztował 10 dukatów, natomiast Seneki 15. Oznaczało to, iż biblioteczka złożona z kilkudziesięciu takich ksiąg i rękopisów równała się wartości kilku wsi. Fiennes Morrison to, proszę Państwa, kolejna postać, do której chciałbym sięgnąć. Angielski podróżnik, który również złożył swoje świadectwo na temat Polski i doby renesansu. Cóż on mówił? Przybył do Polski w 1593 roku i przede wszystkim zachwycił go Gdańsk. Wysokie domy, liczące nierzadko 6-7 pięter, gdańskie ogrody, urządzenia do ćwiczeń i gier sportowych. Podkreślił wysoki poziom rolnictwa, zamożność tutejszych mieszczan,
zwrócił uwagę, iż miasta są okazałe, wspaniałe swymi budowlami. Słyną z handlu. Podróżnik dostrzegł jednakże także mankamenty rodzimej kultury, rodzimej organizacji państwa. Przede wszystkim małą liczbę gospodarstw, złe wyposażenie zajazdów, w których brakowało łóżek. Moglibyśmy sobie postawić pytanie, skąd taka obserwacja. Otóż Fiennes Morrison pisze, iż Polacy łóżka zwykle wiozą ze sobą w karetach. Podróżując po XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, proszę Państwa, również wino należało mieć ze sobą, bowiem, jak wskazuje przywołany autor, można je było nabyć jedynie w dużych miastach. Jaki to paradoks dzieje, proszę Państwa, bo teraz przecież ci przewodnicy to kinami jeżdżą, też śpią w własnych głowach. I dalej Fiennes Morrison pisze pod koniec XVI stulecia. W Polsce nie ma obdartusa, czy też podkuwającego ci konia kowala, który nie mówiłby po łacinie. A przy innej okazji stwierdzał, aby ukoić ból, Włosi śpią, Francuzi śpiewają, Anglicy idą do teatru. Hiszpanie lamentują, podobnie jak Irlandczycy, a Polacy i Niemcy szukają lekarstwa w trunkach. W renesansie opinie cudzoziemców na temat Polski kształtują się bardzo różnie, od zdecydowanie pozytywnych do mocno krytycznych. Wśród tych ostatnich pojawiają się głosy wskazujące na zaczątki anarchii, prywaty, predyspozycje do awanturnictwa i swarów. Z drugiej strony Polska XVI wieku była krajem sprawnie zarządzanym, kwitło rolnictwo, folwarki były podstawą organizacji systemu gospodarczego, coraz częściej miało one charakter samowystarczalny. Otwartość na ideę humanizmu, znajomość języków obcych, kontakty z zagranicą. Polacy jawili się cudzoziemcom jako ludzie życzliwi, tolerancyjni, ciekawi świata. Proszę Państwa, barok. W odniesieniu do baroku chciałbym odwołać się do takiej koncepcji, która bardzo dużo mówi o nas samych, a ponieważ zastanawiamy się, w jaki sposób inni nas widzą, to musimy spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób my sami siebie postrzegamy, jak siebie definiujemy. Mowa tu będzie mianowicie o idei przedmurza chrześcijaństwa. Idea przedmurza chrześcijaństwa została uformowana w połowie XV stulecia. Tutaj papieski legat Hieronim Lando w 1462 roku nazwał Polskę właśnie antemurale Christianitatis, przedmurzem chrześcijaństwa. Tą kategorią wcześniej określano także Bizancjum i Węgry. I idea przedmurza chrześcijaństwa zasadzała się na tym, iż właśnie Polska stanowi ten wał, zaporę między powstrzymującą ekspansję świata prawosławnego oraz islamu. I cóż mówią historycy, cóż mówią cudzoziemcy na temat Polski doby baroku? Szczególną atencję do Polaków w kwestii wiary wskazał żydowski historyk Nathan Hanover, który w XVII wieku wyraził przekonanie, iż nie było na świecie kraju, w którym tak pilnie studiowano by Pismo Święte. Pojęcie przedmurza chrześcijaństwa, proszę Państwa, funkcjonowało nie tylko wśród katolików, ale co ciekawe również wśród protestantów, czego przykładem był francuski kalwinista Christophe Tressy. Wyrazem triumfu stały się także kolejne bitwy. XVII stulecie to okres nieustających wojen katolickiej Rzeczypospolitej z protestancką Szwecją, z prawosławną Rosją, z Turcją muzułmańską. I tak, proszę Państwa, takim jakby ikonicznym przykładem, do którego można zastosować kategorię przedmurza chrześcijaństwa, stały się bitwy pod Chocimiem i pod Wiedniem. Słów parę należy wspomnieć o
Bitwie Wiedeńskiej, ponieważ tutaj wizerunek Polski silnie utrwalił się wśród narodów chrześcijańskiej Europy. 12 września 1683 wojska tureckie podeszły pod stolicę cesarstwa, zagrażając Europie Środkowo-Wschodniej. Wojska polskie zostały wysłane na pomoc. 25 tysięcy wojska polskiego wchodziło w skład sojuszniczych armii. Zwycięstwo miało charakter niepowtarzalny, nigdy bowiem dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtańska, szacowana na 55 do 60 tysięcy żołnierzy, została doszczętnie rozbita, aby namiot wpadł w ręce wroga. Oczywiście wielka rola husarii, której wielkość szacowano na 2,5 tysiąca. Impet ogromny natarcia polskiej jazdy, do tego stopnia, iż wojska cesarskie, wojska sprzymierzone wstrzymały swoje natarcie, aby móc podziwiać impet uderzenia polskiego. I proszę Państwa, tylko 20 polskich żołnierzy, 20 husarzy powróciło do obozu z nieskruszonymi kopiami, co świadczyło o tym, jak intensywnie prowadzono bitwę. Po bitwie polski król w dalekim Iranie otrzymał tytuł El-Gazi, co oznaczało zwycięzcę, a wśród Turków Jan III Sobieski, jego imię budziło jeszcze większą grozę. Zwany był lwem Lechistanu. Nawet talent Jana III Sobieskiego docenił wybitny pruski teoretyk wojskowości Karl von Clausewitz, zaliczając Jana III Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów. Po zwycięstwie Jan III Sobieski do swojej ukochanej żony Marysieńki skierował słynne słowa: Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nie słyszały. I tutaj proszę Państwa dochodzimy do kolejnej sprawy. Wkrótce po bitwie pojawił się pomysł, ażeby uhonorować zwycięskiego króla pomnikiem w Wiedniu. Obiecał to cesarz Leopold I, zapewniając, iż w ciągu 3 lat pamięć dzielnego króla Lechistanu zostanie uhonorowana monumentem. Jednakże inicjatywa ta do dziś nie doczekała się realizacji, mimo iż 330. rocznicę bitwy w 2013 roku wmurowano kamień węgielny pod projektowany pomnik Sobieskiego w stolicy Austrii. Pamiątką tamtych czasów jest kościół znajdujący się na Kalenbergu, na wzgórzu, z którego atakowała polska husaria, kościół Ojców Zmartwychwstańców. Natomiast proszę Państwa, warto mieć świadomość, iż pomnika Sobieskiego do dzisiaj w Wiedniu nie ma. Jest to o tyle dziwne, iż w stolicy Austrii znajdują się 2 pomniki wojsk ukraińskich. Proszę sobie wyobrazić, iż Ukraińców w bitwie wiedeńskiej uczestniczyło tylko 167, Polaków 25 tysięcy. I napis na jednym z pomników głosi, iż Wiedeń dziękuje za wyzwolenie swojego grodu Ukraińcom. No, tutaj należałoby postawić pytanie o skuteczność polskiej dyplomacji, możliwość wywierania wpływu na to, jak powinna wyglądać polityka historyczna. A na tych zdjęciach widzą Państwo makietę pomnika, który miał stanąć na Kalenbergu. Makieta zaprojektowana przez krakowskiego architekta profesora Czesława Dźwigaja przedstawia króla na czele szarżującej husarii. I proszę Państwa, żeby nasze spotkanie nie miało tak suchego charakteru, chciałbym zaproponować Państwu piosenkę autorstwa Jacka Kowalskiego, będącego współczesnym odnowicielem tradycji sarmackiej, bowiem w tradycję sarmacką wpisywała się również chwała oręża polskiego. Zatem posłuchajmy. Thank you.
śliczna kobzo moja. Umielico duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Cóż nad pograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. Ujrzysz dąbrowy rozwite, ujrzysz ptactwo rozmaite, zwierzu stada niezliczone i ryb roje niezłowione. Gdzie czasem wieśniak ochoczy, łowiąc sieci swoje toczy, albo na straż wyprawiony strzela zwierz, strzelec ćwiczony. Lub przez niemienione progi Dnieprowy kozak ubogi czunem płynie nie bez strachu, chudojurzy w sołamaku. Rusasz zasiew mocnej zbroi, warownym obwodem stoi, który po szczupłym powiedzie straż zarazem swą zawiedzie. W tym próbuje w kole koni lub kopi o pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynidzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębnami, bieży pochylony lasem, dla sławy, dla zysku czasem. Tam łódź harce swoje zawodzi, a zaś we krwi często brodzi, pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała, trzeci koń mi podeptany polega czasem bez rady. Zatem jedna przełomiona na nazad ustępuje strona, zwycięzca niebłagany w tył srogie zadaje rady. A w tym dołku zebrane rycerstwo zaś spracowane obraca się z trudu swego, dając chwałę Bogu stego, dziękując czasem z wygrania, a podczas też więc przegrania, na jakąż więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalon, Panie. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi Ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie. Proszę Państwa, tytułem uzupełnienia postać Jacka Kowalskiego, to ten dżentelmen na zdjęciu. Wybrałem jego osobę, ponieważ to wielki miłośnik kultury średniowiecznej. Postać, która silnie utożsamia się wciąż z dziedzictwem sarmackim, sarmatyzm, a więc wizja Polski barokowej, szczególnego zamiłowania do średniowiecznych ideałów. Wizja, pewne przekonanie o tym, że kultura szlachecka ma charakter unikatowy na tle europejskiego dziedzictwa, że Polacy wywodzą się od Sarmatów, stąd ich umiłowanie wolności, przywiązanie do parlamentaryzmu, do otwartości, gościnności względem innych narodów. Jacek Kowalski jest historykiem sztuki, ale z zamiłowania romanistą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorem habilitowanym. Jest również tłumaczem poezji starofrancuskiej, dokonał także przekładu powieści romantycznej autorstwa Napoleona Bonaparte i na co dzień występuje w zespole Klub Świętego Ludwika. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany przyjrzeniem się jego dorobkowi artystycznemu, można na YouTubie odnaleźć inne utwory słowiące właśnie staropolską cnotę, rycerskość.
postawę patriotyczną. Proszę Państwa, jeszcze jedna postać w baroku, o której warto wspomnieć, to XVII-wieczny historyk i pisarz Jean Le Laboureur. Dworzanin francuski, który przybył do Polski z okazji ślubu Władysława IV z Ludwiką Marią Gonzagą. I Jean Le Laboureur pisze tak: wszystko, co Grecy pisali o bogactwie i zbytku starożytnych Persów, nie dorównywa wcale temu, cośmy tu widzieli, a co z trudem możemy wierzyć, żeśmy widzieli. Proszę Państwa, Laboureur jest szczególnie zafascynowany Częstochową, której nazwę tłumaczy na francuski jako Chaumont lub Clermont. Porównanie to nie lada, można powiedzieć, gdyż, jak wiemy, francuskie Clermont-Ferrand jest miastem słynnym na całą Europę. Znajduje się tam jedyna we Francji czarna katedra zbudowana z ciemnego kamienia wulkanicznego. Na południe od miasta usytuowane jest to miejsce, w którym prawdopodobnie w 52 roku przed naszą erą miała miejsce słynna bitwa pod Gergowią pomiędzy wojskami Juliusza Cezara i Galami Vercingetorixa. W Clermont podczas synodu w 1095 roku zapadła decyzja o podjęciu pierwszej krucjaty w celu uwolnienia Jerozolimy spod dominacji muzułmańskiej. I w mieście tym żył i pracował słynny matematyk i filozof Blaise Pascal. Przechodząc, proszę Państwa, do epoki oświecenia, tutaj napotykamy zupełnie inną perspektywę. Wizerunek Polski zmienia się dosyć radykalnie, ponieważ XVIII stulecie to już czas, gdy w Rzeczypospolitej już działo się źle. Brak reform ustrojowych, prywata sięgnęły zenitu, sejmy były zrywane, król nie rządził, bo jego władza została coraz bardziej uszczuplona, gospodarka miała charakter archaiczny. I właśnie w odniesieniu do wizerunku Polski w oczach cudzoziemców będę się posiłkował przede wszystkim spojrzeniem gospodarczym. I tutaj dwa słynne nazwiska się pojawią. Mieszczaństwo wówczas było słabe, szlachta i magnateria sprawowały władzę. Sejmy nie mogły uchwalać prawa, ponieważ często były zrywane przez przekupionych przez magnatów posłów. Krytyczne opinie na temat XVII-wiecznej Polski formował przede wszystkim szkocki filozof i ekonomista David Hume, autor sześciotomowej Historii Anglii. On w swoim eseju „Czy polityka może być nauką?” wskazywał na zaawansowane wyalienowanie szlachty polskiej od całości społeczeństwa. Podkreślał, iż szlachta przestała utożsamiać się z ogółem społeczności zamieszkującej nad Wisłą, i ta alienacja sprawia, iż nie ma właśnie więzi propaństwowej. Podkreślał ucisk chłopów i słabość władzy zwierzchniej. Niezwykle krytyczny wobec Polaków był także Adam Smith, autor nowożytnego liberalizmu gospodarczego. Autor sztandarowego dzieła „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. I Adam Smith podkreśla, iż w Polsce brak wytwórczości, która produkowałaby towary luksusowe na eksport. Że w zasadzie Polacy produkują tylko to, co im potrzeba, żeby przeżyć. Rodzima gospodarka jest archaiczna, wciąż jeszcze pokutuje mit uprawy roślin w sposób ekstensywny, że Polacy chcieliby, tak jak stulecie temu, handlować wełną, spławiać ją do Gdańska. Tymczasem to już są początki ery industrialnej, XVIII wiek, stulecie odkryć, wynalazków, industrializacja, nowe fabryki. Tymczasem w Polsce wciąż feudalizm, gospodarka archaiczna, zniewolenie chłopa. I w odniesieniu do Polski, bogatej właśnie swoim rolnictwem, Adam Smith podkreśla, iż przywołuje przykład Portugalii oraz Hiszpanii, które w XVI stuleciu były potęgami dzięki temu, że w koloniach wydobywały złoto i
były w stanie finansować dzięki temu chociażby odkrycia geograficzne. Ale w momencie, gdy zmieniły się realia, Wielka Brytania w XVIII wieku zdystansowała tamte kraje, ponieważ była silna siłą swojego przemysłu. Natomiast Hiszpania i Portugalia, niegdyś potęgi kolonialne, przegrały walkę o prymat na światowym rynku gospodarczym. XVIII wiek to stulecie, w którym bardzo krytyczne wyobrażenia panują na temat tego, kim byli Polacy i jak ich postrzegali cudzoziemcy. Postępująca integracja kontynentu, coraz silniejsze więzi gospodarcze, wszystko to sprawiało, że Polska mimo swojej rozległości terytorialnej pozostawała w tyle za mocarstwami tamtego świata. Wskazywano na anarchię, na rozkład etosu służby publicznej, ale taką cechą, która współcześnie wydaje się także wciąż reprezentatywna dla nas jako Polaków, jest brak więzi z instytucją państwa. I pewnym takim najbardziej plastycznym rozwinięciem stanowi to, że jesteśmy malkontentami, że spoglądamy z krytycyzmem na siebie samych, na otoczenie, że nie potrafimy cieszyć się drobnymi sukcesami. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć Państwu, ja również mam dla Państwa filmik. Jest on materializacją projektu zatytułowanego Poland, Come and Complain. Polska, przyjedź i ponarzekaj. Projekt ten realizowany był za granicą, ukierunkowany dla cudzoziemców, miał pokazywać Polskę jako miejsce, w którym Polacy właśnie w negatywny sposób widzą otoczenie, mimo iż są narodem zdolnych ludzi w naukach technicznych, w literaturze, w muzyce. Jakby ten projekt został zlecony przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, placówkę kultury mającą popularyzować polskie dziedzictwo. Rzućmy okiem na ten filmik, bo on dużo, dużo mówi. Czy polska kultura liczy się na świecie? Moim zdaniem nie. Stanisław Lem? He was translated into over 40 languages and was at one time one of the most widely read non-English speaking writers. Może. Lektor angielski mówi, iż Stanisław Lem był jednym z najchętniej czytanych pisarzy tworzących, którzy nie tworzyli w języku angielskim i jego dzieła zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Lema znają, ale Nobla nie dostał. A może Wajdę? Andrzej Wajda is a Polish director who won the Palm d'Or at Cannes. And an Academy Award, to name just a few. No i by dostał jakiegoś tam Oscara, ale to było dawno. I za całokształt. Poles even complain about success. That is if Poles ever succeed at anything. Nie. Na końcu lektor angielski zastanawia się, dlaczego Polacy narzekają również wówczas, gdy Polacy osiągają sukcesy. No i pada pytanie, czy Polacy są w stanie cieszyć się swoimi osiągnięciami. Bohater z dezaprobatą stwierdza, że chyba niestety nie. Proszę Państwa, ostatnia część naszego spotkania poświęcona będzie wyobrażeniu Polaków w oczach Brytyjczyków. Tutaj posiłkować się będę badaniem zrealizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w 2011 roku na reprezentatywnej próbie 1029 Brytyjczyków.
Oni wyrazili swoje zdanie na temat wizerunku Polaków. W większości były to osoby, które spotkały się zawodowo lub też na stopie prywatnej z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. Warto sobie uświadomić, iż liczebność Polonii w Wielkiej Brytanii wynosi 688 tysięcy. Pod tym względem ustępujemy jedynie Hindusom, którzy są największą mniejszością etniczną. Jak ogromny przyrost nastąpił wraz z otwarciem rynku i granic dla obywateli. Dla obywateli polskich unaocznia fakt, iż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a więc przed 2004 rokiem, zaledwie 100-160 tysięcy Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii. Później na przestrzeni dekady przybyło aż 500 000 rodaków i współcześnie społeczność polska liczy, tak jak stało wskazane, 688 tysięcy, co odpowiada wielkości miasta Liverpool, a więc z samych Polaków można by wybudować drugi Liverpool. Co mówi to badanie? Badanie przeprowadzone w 2011 roku, a więc już zwłaszcza w kontekście dzisiejszego Brexitu, pragnienia wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej i aktów wrogości w stosunku do Polaków. Trochę inne czasy, trochę inna rzeczywistość, natomiast pewne prawidłowości pozostały stałe. 2011 rok, 7 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Brytyjczycy od razu otworzyli swój rynek dla naszych pracowników. Jakby celem tego badania było chęć zweryfikowania wizerunku Polaków w Wielkiej Brytanii, czy jest ona wciąż biednym krewnym, ubogim państwem starającym się doszusować do tego kręgu starej Europy, czy też ambitnym, rozwijającym się prężnym społeczeństwem. Wejście Polski do Unii Europejskiej, proszę Państwa, spotkało się z intensywnymi reakcjami samych Brytyjczyków. Choć do kontaktu z Polakami wówczas przyznawało się jedynie 53% ankietowanych. Jednocześnie tylko 6% Brytyjczyków odwiedziło Polskę przed 2011 rokiem, a więc Polska wówczas nie stanowiła raczej atrakcyjnego miejsca dla turystyki, być może ze względu na wciąż słabą znajomość naszego kraju. Otwarcie granic w 2004 roku zintensyfikowało przepływ osób. Polska przestaje być mało rozpoznawalnym krajem. Coraz więcej Brytyjczyków wyrobiło sobie opinie na temat naszego kraju i jest gotowych się nimi dzielić. Brytyjczycy są świadomi przynależności Polski do Unii Europejskiej. Ponad 70% badanych miało tę wiedzę na temat partycypacji Polski w Unii Europejskiej. I dla porównania jedynie 40% Brytyjczyków było świadomych, iż również Słowacja należy do Unii Europejskiej. I co ciekawe, 15% Brytyjczyków nie ma pewności, czy ich własny kraj należał wówczas do wspólnoty. Brytyjczycy wiedzą, iż Polska jest krajem demokratycznym, że respektuje wolności obywatelskie, natomiast ich zdaniem potencjał Polaków trwoniony jest przez korupcję, biurokrację i brak szybkiego wzrostu gospodarczego. Ponad połowa badanych stwierdziła, że Polacy dobrze lub bardzo dobrze pasują do społeczeństwa brytyjskiego. Brytyjczycy akceptują turystyczne przyjazdy Polaków, nie mają nic przeciwko sąsiadom Polakom, nie mają nic przeciwko przyjaźni z naszymi rodakami. To akceptują nas także jako członków rodziny. 1/3 ankietowanych nie życzy sobie, aby Polacy osiedlali się na stałe w Wielkiej Brytanii. 40% Brytyjczyków nie akceptuje nadawania obywatelstwa brytyjskiego Polakom. Najtrudniej Brytyjczykom zaakceptować Polaków w roli politycznych reprezentantów. W przekonaniu Brytyjczyków typowy polski imigrant to pracownik niewykwalifikowany, wykonujący najczęściej proste prace, aczkolwiek przede wszystkim w sektorze usług, aczkolwiek bardzo pracowity, bardzo rzetelny pracownik. Taka była opinia 75% ankietowanych Anglików, Szkotów, Walijczyków.
Polacy podejmują się ciężkich prac, wykonując je sumiennie i rzetelnie. Praca naszych rodaków cieszy się dużym uznaniem wśród angielskich pracodawców. O tym, jak daleko społeczeństwo brytyjskie zmuszone jest polegać na imigrantach z krajów Nowej Europy, mogę Państwu podać przykład, gdy sam pracowałem w 2007-2008 roku w Wielkiej Brytanii w hotelu w Cornwallii. I wówczas, gdy należało dokonać pewnej naprawy, tam zepsuł się bojler w naszym hotelu. Okazało się, że pracownik naszego hotelu, Anglik, już u progu emerytury, nie jest zainteresowany naprawą. Oferowano mu 35 funtów na godzinę. My dostawaliśmy, pracując w restauracji hotelowej, niecałe 10. Okazało się, że to jest zbyt niska stawka i trzeba było ściągać hydraulika z sąsiedniej miejscowości, ponieważ Brytyjczyk taką sumą nie był zainteresowany. Ogólny bilans obecności Polski w Zjednoczonym Królestwie wypada pozytywnie. Ponad połowa Brytyjczyków uważa, że otwarcie rynku pracy dla naszych rodaków było decyzją słuszną. Myślę, że Brytyjczycy nie doceniają w dużej mierze naszego wkładu, ponieważ to dzięki przede wszystkim napływowym pracownikom z Europy Wschodniej Brytyjczycy względnie dobrze przetrwali kryzys zapoczątkowany w 2008 roku. Polacy są akceptowani w relacjach personalnych jako członkowie brytyjskiego społeczeństwa. Myślę zatem, proszę Państwa, iż Polacy, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, powinni w dużej mierze stać się przedłużeniem naszej dyplomacji, być traktowani jako ambasadorzy naszego kraju, ponieważ w piękny sposób zadali kłam pewnym takiemu mitowi o tym, iż Polacy nie potrafią dobrze pracować, że są osobami niezorganizowanymi. Okazało się, że gdy są traktowani podmiotowo, gdy biurokracja nie przeszkadza pracować, gdy również płaca odpowiada wkładowi pracy, to nasi rodacy wówczas spełniają dobrze swoje zadanie. Aczkolwiek pewnym takim mankamentem polskiej gospodarki współcześnie może być brak wyrazistych marek. I to wiele raportów podkreśla, iż Polacy w sferze gospodarki globalnej, korporacji ponadnarodowych nie mają produktów, które byłyby rozpoznawane na całym świecie. Ja przygotowałem dla Państwa krótką listę, proszę rzucić okiem na marki, które kiedyś należały do naszego kapitału, które stały się słynne także poza granicami, a które współcześnie zostały przejęte przez firmy zagraniczne. To jest oczywiście tylko pewien wycinek tej listy. Pełen raport znajdą Państwo w internecie. Tutaj są te marki, znane firmy, żadna z nich nie ma już większościowego udziału polskiego kapitału. Ale proszę Państwa, w odniesieniu do Brytyjczyków warto spojrzeć na to, jak w jaki sposób zwyczajni Brytyjczycy patrzą na nas. I tutaj chciałbym posiłkować się materiałem wideo nagranym przez Brytyjczyka, który od 2010 roku mieszka w naszym kraju, Patrick Ney. Patrick Ney jest osobą, która chyba jako jedyny człowiek prowadzi blog po polsku, sam jest z tego dumny, bez korzystania ze słownika polsko-angielskiego. Mówi i pisze z pewnymi jeszcze trudnościami, natomiast przez te 6 lat wnikł w polską kulturę, jest bardzo silnie utożsamia się z naszym społeczeństwem. Proszę zobaczyć. Proszę Państwa, jeszcze kilka cytatów, które być może coś powiedzą na temat naszego charakteru narodowego. W mentalności Polaków tkwi zdolność do poświęceń aż do poniesienia najwyższej ofiary. Ten patriotyzm wolnościowy jest ucieleśnieniem najpiękniejszych aspektów kultury europejskiej. Sante Dzeko, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Rzymskiego. Teraz cytat Normana Davisa.
Jest u nas takie powiedzenie, jeśli muszę pójść do dżungli, to najlepiej, gdy będę miał za towarzysza Polaka. Jesteście wierni, trzymacie się do końca razem. Starsze pokolenie Anglików zaświadczy też, jakimi świetnymi jesteście żołnierzami. Tak, teraz jest chyba na ten temat na Wirtualnej Polsce artykuł albo na Onecie, na którymś z tych serwisów, nie pamiętam, ale tak, rzeczywiście. Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą. Otto von Bismarck. Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli i niewiele błędów, które udałoby im się uniknąć. Winston Churchill. Gdyby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata. Maria Dąbrowska. Każdy Polak myśli, że to, co on uważa razem ze swym szwagrem, to opinia całego narodu. Porucznik Borewicz. I tutaj nie widzą Państwo na samym dole, ale ja Państwu powiem przysłowie słowackie, gdzie się dwaj Polacy zejdą, tam się w trzy strony rozejdą. Myślę, że też jest prawdziwe. Proszę Państwa, pora konkludować. Pozwolę sobie zebrać te myśli, przejść do wniosków. Dziękuję. Wraz z wejściem pewien taki miernik naszego wizerunku, obrazu Polski na przestrzeni ostatniej dekady stanowiło rozszerzenie Unii Europejskiej i trwałe włączenie Polski do struktur unijnych. Wydawałoby się, iż ogromna rzesza Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie, a także do Irlandii, powinna świadczyć, być naszymi ambasadorami, mówić wiele na temat tego, kim jesteśmy, co robimy, jakie mamy preferencje. Dlaczego zatem wciąż jesteśmy kojarzeni dość mgliście? Dlaczego tak mała jest wiedza na nasz temat? Kiedyś spotkałem się też z taką opinią wyrażoną na jednym z portali holenderskich, iż Polacy zbyt mało publikują w języku angielskim. Za dużo jest publikacji naukowych po polsku, przez co ta bariera sprawia, iż nasza wiedza staje się niedostępna dla cudzoziemców. Można postawić pytanie, czy problem tkwi w zmianach treści i kształtu polskości, czy nie nadążamy za modernizacją, czy realizujemy ją na własny sposób. Co z naszą kulturą, świadomością, tożsamością? Może narodowe identyfikacje w coraz większym stopniu mają charakter letni, chwilowy, mało angażujący. Zachowania młodzieży, której znakomitym przykładem są coraz liczniejsze grupy rekonstrukcyjne, wskazują, iż manifestowanie polskości pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, że opiniotwórcze elity zobligowane są zwracać uwagę na tych, którym nieobca jest sprawa naszego kraju. Z drugiej strony ponad 2 miliony Polaków, którzy wyjechali za granicę i prawdopodobnie nieprędko do nich wrócą, to ogromny problem i powód do niepokoju. Żyjemy w czasach, w których deklarowanie miłości do własnego kraju czasem bywa obciachem. Miejsce miłości zajmują chwilowe, letnie, przemijające uczucia. Natomiast patriotyzm to stabilny i trwały rodzaj więzi. To więź między obywatelami i stosunek do państwa. Ta więź rodzi zobowiązanie, lojalność wobec rodaków. Patriotyzm to zobowiązanie. Wymaga zaufania, a tego zaufania na przestrzeni dekad, na przestrzeni ostatnich 200 lat nie zawsze byliśmy w stanie wypracować. Trudne doświadczenia z okupantami, półwiecze komunizmu, dwie wojny, cierpienia. Wszystko to sprawiło, iż wiele w społeczeństwie podziałów, konfliktów, często sprawy błahe, nie tylko pryncypia. Coraz trudniej o porozumienie, w coraz większym stopniu kłócimy się o nomenklaturę, o nazewnictwo, a gdzieś te sprawy zasadnicze pozostają w ukryciu. Zresztą sprawa wczorajszej rocznicy bardzo, bardzo widocznie to uwidacznia i nie wydaje się, by te podziały miały charakter przezwyciężalny, by zmierzały ku łagodzeniu. Raczej adwersarze polityczni są zainteresowani tym, aby tę wojnę polsko-polską podgrzewać i podsycać.
Można też powiedzieć, proszę Państwa, iż patriotyzm wielu osobom może kojarzyć się jako reakcja zwrotna, więc dajemy coś i oczekujemy natychmiastowej reakcji od państwa. Natomiast patriotyzm nie daje gwarancji tego, że otrzymamy tyle, proporcjonalnie tyle, ile sami dajemy. Polska nie zawsze jest piękna, bogata, zwycięska. W czasie wojny, proszę Państwa, jeden z więźniów katowni gestapo na Szucha wyrył na ścianie taki oto napis. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Wizerunek Polski w dużej mierze jest następstwem tego, czy i w jaki sposób my sami potrafimy siebie zaprezentować za granicą. Czy kultywujemy rodzime tradycje, czy pamiętamy o bohaterach, czy obchodzimy święta. Bo to one budują naszą unikatową tożsamość. To one wskazują ścieżki, którymi podążał naród na przestrzeni 2000 lat formowania naszej kultury. Jesteśmy obdarzeni wolnością. Gdzieś w głębi polskiej duszy miłujemy tę wolność i pragniemy dokonywać naszych wyborów w oparciu o własną niezależność, co podkreślał bardzo silnie profesor Legutko w eseju o duszy polskiej, książce będącej pewną taką analizą, rozebraniem na czynniki pierwsze specyfiki polskiej tożsamości. Wiele się, proszę Państwa, zaczyna zmieniać. Polityka historyczna, pamięć o żołnierzach wyklętych, o bohaterach września 1939 roku, o polskich matematykach i kryptologach, którzy dokonali złamania kodu Enigmy. Wydaje się, że wspólnota ulega scementowaniu, że jesteśmy w stanie w oparciu o pewne wspólne wartości przezwyciężać spory. Że z drugiej strony także widzimy, iż pragmatyka codzienności politycznej nie dotyczy tak naprawdę kwestii fundamentalnych, że często spór polityczny ma charakter chwilowy, że w mediach przez 4, 5, 6 dni omawiany jest temat osoby niesprawującej kluczowej funkcji politycznej, która kiedyś funkcjonowała wprawdzie w nieprzynoszącym chwały ciele poprzedniego systemu, ale która nie jest osobą zasługującą na to, by media przez wiele dni podejmowały ten temat, że nie dotykamy tego, co istotowo polskie, że trwonimy energię, którą moglibyśmy wykorzystać na budowanie wartościowych pierwiastków, że moglibyśmy działać na podatku samorządowym, że moglibyśmy wspólnie domagać się wyremontowania chodnika, moglibyśmy zbudować to, co ważne w naszym najbliższym otoczeniu. Uważam, proszę Państwa, że współczesna globalizacja rodzi wyzwania niemałe stojące przed polską tożsamością. W dużej mierze, w moim przekonaniu, będzie to następstwem faktu tego, czy zwycięży opcja modernizacji w oparciu o naszą własną tożsamość, o tradycyjne wzorce, o pamięć o bohaterach, o istotną rolę Kościoła katolickiego, czy też pójdziemy drogą europejską wraz z polityczną poprawnością, wraz z modelem oświeceniowym, laicyzującym się światem, który zagubił świadomość tego, iż pewne wartości mają charakter nienegocjowalny. Będzie to zatem, proszę Państwa, starcie między sarmatyzmem a oświeceniem. Pytanie o to, ile w naszej duszy Gombrowicza, a ile Sienkiewicza. Uważam, że w tym sporze warto siebie samych pozycjonować, natomiast warto również odwoływać się do tych, którzy próbowali przeciwnika traktować jako postać godną szacunku, jako w politycznym adwersarzu widzieć osobę, która również ma coś do powiedzenia i z którym warto rozmawiać. I w moim przekonaniu taką osobą był Jan Paweł II, najpiękniejszy apostoł polskości. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym Państwu jeszcze polecić dwie książki. Literatura, która moim zdaniem dobrze opowiada o wizerunku współczesnych Polaków. Pierwsza książka to Judyta Fibiger, Swego nie znacie, czyli Polska oczami obcokrajowców. Gdyby pan mógł dalej. Dziękuję. Jeszcze dalej.
i Ewa Winnicka, książka Angole. Tytuł jest trochę mylący, ponieważ nie, książka ta nie opowiada o Brytyjczykach, ale o Polakach mieszkających na Wyspach Brytyjskich. 34 historie rodaków, którzy wyemigrowali do kraju rządzonego przez królową Elżbietę II. Co wartościowe w tej książce, to to, że omawia ona całe spektrum ludzkich losów, doświadczeń. Mamy tam historię tych, którzy odnieśli sukces, którzy poradzili sobie dobrze i żyją w londyńskim City. Jednocześnie widzimy także, stykamy się z bohaterami, którzy wyemigrowali wierząc w brytyjski cud, a dziś zasilają szeregi bezdomnych na stacji Victoria Station, która stała się już takim symbolem nieudanego snu, który tym razem się nie spełnił. Zadałem sobie, proszę Państwa, pracę domową, sprawdziłem w katalogu Państwa Biblioteki, ta książka jest dostępna, więc można łatwo po nią sięgnąć. Polecam, bo ciekawa i myślę, że warto się także interesować. Ze swojej strony dziękuję uprzejmie. Gdyby ktoś z Państwa chciał skomentować, proszę uprzejmie. Ja chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, bo rodzina mojej mamy to Zjowie. Przyjechali razem z Bliklimi i Semadynimi, cukiernikami ze Szwajcarii w drugiej połowie XIX wieku do Warszawy. Między innymi rodzice mojej mamy, tam dziadkowie, pradziadkowie mieli telimeny. No Blikle wiadomo, do tej pory są w cukiernictwie. I ciekawostka jest taka, że w ten czas, bo moja ciocia czytała listy pisane, że z Szwajcarii, w ten czas Szwajcaria była bardzo biedna w stosunku do Polski. Najlepszy dowód, że ci cukiernicy ze Szwajcarii przyjechali do Polski i tutaj w Polsce zrobili karierę, zrobili pieniądze. Więc jak to się dziwnie plecie, że kraj biedny jest teraz dużo bogatszy od nas. No, tak nieszczęśliwie dla nas się złożyło. Dziękuję pani. Tak, ja bym jeszcze dodał do tego, co pani słusznie stwierdziła, mądrą myśl Miltona Friedmana, który gdy był w Polsce, trochę go zdziwiło to, że u nas jest tak szeroko rozbudowana rzesza urzędników, że trochę zachowujemy się jak państwo, które może sobie na to pozwolić, a jesteśmy wciąż krajem na dorobku. I mówił, że Polska nie powinna postępować tak jak bogate państwa Zachodu, ponieważ nie jest bogatym państwem Zachodu, ale zachowywać się tak jak kraje starej Europy, wówczas gdy one były w tym samym momencie, w którym jest Polska. No i rzeczywiście tutaj nawet w tym filmiku Anglika było również wspomniane o tym, że biurokracja w Polsce często i przepisy bezdusznie interpretowane, że zabijają tę naszą przedsiębiorczość, a Polacy są narodem bardzo kreatywnym i w dużej mierze gdyby politycznym decydentom zależało na tym, aby skanalizować tę naszą energię, przekuć ją w samorządność, w to byśmy chcieli działać na lokalnym podwórku, byśmy chcieli się angażować, by popierać aktywność w organizacjach pozarządowych. A zatem mniej, proszę Państwa, myślę, nakazów i zakazów, więcej zachęt. To oczywiście też, ale odbudowanie TOS-u, służby publicznej, to jest kwestia mentalna i to wymaga upływu wielu dekad. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu to się uda, bo świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Chińczycy mają takie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach. W ciekawych czasach u nich oznacza trudnych, zapalnych, konfliktogennych, a zatem nie jest to pozytywne życzenie. Świat się coraz bardziej polaryzuje. Polska również powinna w jakiś sposób starać się podmiotowo odpowiadać na wyzwania współczesności. Myślę także również, proszę Państwa, że
w zbyt dużym stopniu wciąż w nas jest ten etos prometeizmu, że zbyt mało potrafimy z zimną krwią egzekwować nasze narodowe interesy, że nie wykorzystujemy naszego potencjału dużego państwa europejskiego, może mniej romantycznych postaw, a więcej chłodnej kalkulacji politycznej, tego, co nam się opłaca na arenie międzynarodowej. Będzie mi, proszę Państwa, bardzo miło, jeżeli będę mógł jeszcze się z Państwem spotkać, może odnośnie do Wiednia, ponieważ tak powiem parę słów na temat innych propozycji tematycznych, może Państwo też w jakiś sposób zdecydują, o czym będzie w przyszłości. Wśród moich propozycji tematycznych jest na przykład zaproszenie do wycieczki wirtualnej do Wiednia, poszukiwanie polskich śladów kultury w stolicy Austrii. Bo to nie tylko książę Poniatowski, ale dużo innych miejsc. Jest to także postać Józefa Rota, człowieka, z którym cztery kultury i cztery nacje się identyfikują. Pisarz, monarchista, najpierw komunista, potem zagorzały zwolennik Habsburgów, który wręcz tak kochał cesarza jak swego ojca, co w jakimś sensie było następstwem faktu, iż z jego ojcem łączyły jego nie najlepsze relacje, więc krytycy uważają, iż przekuł tę swoją trudną sytuację osobistą na relacje w stosunku do państwa, który gdy Austro-Węgry upadały, to czuł się bezpaństwowcem, mówił, iż mieszkał przez lata w domu, którym była Austro-Węgra, gdy Austria została okrojona, nie wiedział, gdzie się podziać, ponieważ nie nauczył się żyć w kabinie. I na dobrą sprawę Józef Rod do tego stopnia nie pasował do świata XX wieku, do świata zawładniętego przez totalitaryzm. On przywykł do tego, że wszędzie w państwie od Włoch aż po Galicję czuje się u siebie, że gdy Niemcy wkroczyli do Pragi, on wyskoczył z okna w Paryżu, miał dosyć tego świata, zresztą jego żonę Niemcy stracili w ramach akcji eutanazyjnej, tak zwanej akcji eutanazyjnej. Również parę słów o monarchii, ponieważ sympatyzuje z tym sposobem organizacji polityczności. Tatarzy też mnie interesują jako przykład udanej integracji. No tutaj decyzja należy do państwa, państwo listę mają pełną. Ja jestem otwarty i chętnie jeszcze do Państwa przyjadę. Radzymin mnie bardzo zaciekawił, jestem pierwszy raz, nie miałem ci jeszcze okazji podzwiedzać, ale na pewno tu wrócę. Bo rzeczywiście pan dyrektor, którego otrzymałem materiały reklamujące państwa miejscowość, chętnie się zapoznam, już widziałem wiele ciekawych zabytków. Nieduża, ale dumna miejscowość, także tylko pogratulować. Dziękuję pięknie. Dziękujemy, dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jasne, możemy tak zrobić. Tak, pomyślimy. A ja jeszcze Państwa chcę zaprosić, przypominając, że 11 stycznia o godzinie 11, środa też się spotkamy. Spotkamy się z panem Włodzimierzem Musiałem, 48-latkiem, który mieszka w Krakowie, ale ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu. Zajmuje się podróżowaniem, poznawaniem świata drugiego człowieka. Jego pasją jest filozofia, czyli umiłowanie mądrości. Odwiedził ponad 40 krajów świata na 5 kontynentach. Wszędzie najpierw poznawał ludzi, a dzięki nim dany kraj. I pisze mniej więcej coś takiego, myślę, że to może jeszcze zaciekawi Państwa. Pierwszy kraj, który w 1998 roku przewędrował wzdłuż i wszerz, to były Indie. Od tego czasu datuje się moja fascynacja ojczyzną, pisze. Ojczyzną Drawidów i Baratów. Odkrywanie i pasjonujące zgłębianie Indii trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Stale poszerzam wiedzę na temat Indii poprzez częste podróże, było ich ponad 40, jak również poprzez samodzielne studia, także uzupełniające seminaria i kursy na temat Indii. Będąc miłośnikiem Indii, postanowiłem sobie za cel popularyzowanie bogactwa kulturowego tego kraju.
Nawiązałem kontakt między innymi z Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury i owocem tej intensywnej pracy jest stworzenie multimedialnej prezentacji pod tytułem Fenomen Dziedzictwa Kulturowego Indii, w której w sposób ciekawy, żywy i przystępny przedstawiam różnorodne osobliwości i niezwykłości indyjskiej kultury, cząstkę tej jej fenomenu. Twórcą, inspiracją dla mnie są słowa Friedricha Chagalla, filozofa i wielbiciela Indii. W pierwszej połowie XIX wieku pisał on: tu w Indiach jest właściwe źródło wszystkich języków, wszystkich myśli i twórczości.